Siemanko, z tej strony Brutus. Dziś znowu nowości na rok 2021 i tym razem skupimy się na firmie CJRB, którą znam bardzo słabo albo wcale, oraz drugiej firmie, której też nie znam właściwie w ogóle, czyli Artisan Cutlery. Są to jakieś tam chińskie marki, mało mi znane. Wszystkie zdjęcia zaciągnąłem, czy też zaczerpnąłem oczywiście z kanału Knife Center. Pierwszy nóż jest to CJRB i nazywa się Tygrysica. Jeśli dobrze rozumiem, Tigris. Dosyć ciekawy i duży nóż składany z jakimś dziwnym rozwiązaniem, gdzie G10 będzie składało się z dwóch różnych nietypowych warstw oraz będzie jakiś też bardzo nietypowy, customowy podobno klips. Także super. Kolejny nóż to już jest Artisan i to jest Cazador. Tutaj z tytanowym piwotem, takim ogromnym i dosyć ciekawym też klipsem. No ogólnie nóż całkiem ciekawie się prezentuje, chociaż gusta to gusta, tak? Ten piwot no, jest troszeczkę taki dziwny, no ale materiały będą dosyć dobre, znaczy no, wysokiej półki. Ciekawa jaka cena, nie wiem jaka będzie cena. Kolejny nóż to Arion. To też taka dosyć ciekawa propozycja od nich. No jak widzimy z otwarciem za pomocą takiego wielkiego otworu, no też bardzo wysoka jakość, jeżeli chodzi o wykończenie z tego co widzę, więc Chińczycy w tym roku no chyba biją te znane i nam bardzo lubiane marki i to naprawdę bardzo biją ich na głowę, jeżeli chodzi o pomysły, jeżeli chodzi o wykończenie, to pewnie też. Kolejny nóż to już nic nowego, ale zmienia się w tym przypadku blokada. Jest to nóż Centauri. Jest to nóż Centauri z liner lockiem. Centauri front flipper z liner lockiem. Jak widzimy, też bardzo wysoka dbałość o szczegóły, z tym, że to co widzimy tutaj to jest jedyny prototyp. I jeszcze dwa noże z głownią stałą od tej firmy wyjdą. Ten po prostu przypomina mi kuchenniaka. Chociaż też bardzo starannie oczywiście zrobionego, mimo wszystko nadal wygląda jak nóż kuchenny. Nazywa się właśnie Silax i następny, nie umiem tego wymówić, Hystrix powiedzmy, czyli taki nóż do pewnych zadań, które od razu widać na pierwszy rzut oka. I na pierwszy rzut oka również widać wysoką jakość wykonania tego noża. Póki co tyle na ten rok i od tej firmy. Kolejne firmy będą pojawiały się oczywiście w momencie, kiedy sam je znajdę. A teraz dziękuję bardzo za oglądanie. Trzymajcie się. No i cześć!